Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, T-52 dostaliśmy wszyscy. Ja jestem po rozegraniu dwóch bitew tak tragicznych, że absolutnie nie nadają się do pokazania. Chociaż z drugiej strony, kurczę, jeżeli chcecie się pośmiać, właściwie tak, niech tak będzie. W pierwszej bitwie, moi drodzy, dostałem z KW-2 z trolla piękne pieprznięcie i to jest to. W drugiej bitwie dostałem, to już totalnie z własnej winy, od TDK 8 poziomu chińskiego, ponieważ za wszelką cenę się uparłem, żeby rozwalić artylerię przeciwnika i to jest to. Ło! Kurde, myślałem, że on jest odwrócony w tamtą stronę. O nie. No, także jak widzicie, tego typu bitwy chyba raczej się, kurczę, nie nadają do pokazywania. Chyba, że właśnie jakieś takie fragmenty śmierci, żeby się po prostu pośmiać. I prezentuję wam tutaj bitewkę kolegi FSLS, który również bardzo, bardzo blisko byłby mojego wyniku. Jak widzicie, początek bitwy został 59 hapsa, ale ma ma pozycję dobrą, prawda? Chciałbym wam opowiedzieć teraz o tym czołgu, a bitewka niech będzie w tle, bo wiadomo, że jeżeli kolega tutaj wjechał, to już prawdopodobnie będzie działdował właśnie z tej pozycji. O, jak widzicie. Co można powiedzieć? No, zagrałem dwie bitwy. I niestety, ale to nie jest to samo, co kiedyś T-52. Oj, nie. Jaką ma wyrwę w wieży, czekajcie. Ola Boga, co to, tekstury brakło? Nie. Zobaczcie na to. Słuchajcie, przede wszystkim zmieniła się mechanika jazdy i ten czołg bardzo to odczuł. Mianowicie wszelkiego rodzaju większe głazy go podbijają bardzo mocno, zauważyłem. To nie jest to, co kiedyś, że on rzeczywiście krążył dookoła przeciwnika, ale był przyklejony niejako. O proszę, SM3 w tamtym miejscu. Kurka na top 3, to bardzo dziwne. O, jeszcze nigdy nie widziałem top 3, żeby tam gość stał SM3. Absolutnie, wywaliło go, no... Nieźle. Zalata rękę, jakby przyjechał. Zobaczcie, że ma ohoj T-150 do wzięcia i by pewnie je rozwalił. No ale cóż, no stanął tam. Broni flanki. Dobra. Dalej o tym czołgu. Słuchajcie, nie jest on niestety tak zwrotny. Może suche dane wskazują rzeczywiście, że on ten skręt ma świetny, ale kiedyś zupełnie nie tracił praktycznie prędkości przy skręcaniu, a teraz ją traci. No i do tego, tak jak mówię, model jazdy się zmienił i zupełnie inny pojazd to jest. Dodatkowo, niestety, nie jest to pojazd premium. Ja myślałem, że to będzie pełnowartościowa premka, że szkolimy załogi i dostajemy naprawdę dużo kasy. Niestety, moi drodzy, tak nie jest. Aha, absolutnie tak nie jest, nie jest to czołg premium, tylko czołg, no, prezent tak zwany, czyli po prostu możemy sobie szkolić na nim załogę, ale nie zarabiamy więcej i on zarabia bardzo mało ogólnie. Jeżeli ktoś myślał, że będzie miał szósteczkę, żeby sobie od czasu do czasu pozarabiać, no właśnie, to w drugiej bitwie też tak chciałem, tylko że obok tego stał, kurde... Stał chiński niszczyciel. O, tutaj też stoi, zobaczcie, WZ-120. Proszę, proszę, tylko że akurat nie rąbnął. Ale jakby rąbnął, to był koniec. Także prezent jest fajny. Docenią go na pewno bardzo starzy gracze i docenią go ludzie, którzy lekkimi czołgami lubią bardzo grać. Natomiast pozostali, nie wiem. Nie sądzę, żeby byli bardzo zadowoleni z tego pojazdu, zwłaszcza, że penetracja tutaj jest dosyć mała. Obecnie losuje w takich zestawieniach często, czyli 3 ósemki, trochę siódemek i
tutaj akurat jest bardzo dziwne, że te 52 to jest tylko ile? Jedna sztuka, tak? Czy w przeciwnej drużynie też były? Tak, może ja to kurczę zmienię. Czekajcie. Może zmienię tak. W przeciwnej drużynie też był jeden. No jak ja grałem, to na stronę minimum 5 było. Czyli 10 w bitwie. No ale fakt, że tutaj kolega mógł wcześniej grać, a ja grałem no około 10, więc to już było późno dosyć. No dobra, słuchajcie. Ta pozycja jest idealna, natomiast z taką ilością hapsa, no chyba nikt z was nie oczekiwał, że kolega tutaj będzie jakieś bączki kręcił na dole. Tutaj stara się jak najwięcej obrażeń zrobić. No, prawie. Proszę, proszę. No, ogólnie wchodzi w niego wszystko. Ta wieżyczka, ona ma większy pancerz niż kadłub, pamiętajcie o tym. Natomiast no, przy losowaniach, kurczę, na samym dole stawki, a mnie wylosowało na samym dole stawki i raz byłem, że wszystkie czołgi to chyba szóstki albo szóstki i siódemki. No myślę, że fajnie nim się pogra, jak wylosuje z mniejszą ilością te 52, bo naprawdę... będzie, dzisiaj wieczorem na pewno będzie tego dużo, dużo, dużo. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym czołgu. No ale trochę przesadzili, że nie dali premii do zarobków. No do licha ciężkiego. No ale jeżeli tutaj tak skąpo, no to kurde bela. O, to nic dziwnego, że ci gracze mniejsi stażem nie dostali jakiegoś prezentu, jakiegoś czołgu małego. Nie mówię, że czegoś, coś dużego, coś wyższego poziomu, ale... mały czołg powinni dostać, no. Tak na otarcie łez, kurde. O, proszę. No, ale tutaj go przebić, to... chociaż pokazuje boczek. O, pomści mnie, tak! Kurcze. Proszę, następny baboczek. Kolega zmienia na haeki. Ładnie. Po 91, no zysk jest niewielki, ale jednak jest. No i został twardziel typu IS-3, prawdopodobnie w tamtym miejscu. Całą bitwę siedzi. Artylerii nie ma, to kolega tu na górze jest troszeczkę bezpieczniejszy. Zazwyczaj jak tutaj przyjedziecie, zostaniecie wyspotowani, a zostaniecie, to artyleria lubi rąbnąć. Lubi, lubi. No, 5 milionów kasy tam chyba dostałem, czy ileś. Pamiętajcie, że tutaj są dwa zestawy, znaczy jest zestaw stylizacyjny, zamieniający ten czołg na taki, jak był kiedyś, jeszcze w wersji SD. Brzydko wtedy wygląda, no ale taka, taki nostalgia. O nie, nie przebije się. Kurka się schowali za tym kamieniem, zobaczcie. O, masakra. Ale HTC-ka przebił. Masakra. Siedzą za kamieniem. Tam ich babok wytłucze. Mamy dwa baboki. O, proszę, znowu. Dupsko pokazał. IS-3 jak dostanie w daszek, to mu kuku zrobi artyleria. A kolega tutaj wydawałoby się, że na początku już zakończy bitwę. Coś takiego jak ja. Natomiast... ma te 59, o ile widzę, punktów HP. Fakt, że pozycję ma idealną. No tutaj może sobie strzelać z tej górki na całą mapkę praktycznie. No, także dostaliśmy czołg fajny. Z punktu widzenia historii WOTA wręcz rewelacja. No to tego czołgu brakowało. Natomiast nie pogracie nim tak jak... tak jak kiedyś się grał. Absolutnie. Nie ma mowy. No dobra. Chociaż przyspieszenie ma duże, co chyba widać. Całkiem, całkiem przyzwoite ma to przyspieszenie. Prędkość maksymalna też nie jest zła. Nie można tutaj się do tego przyczepić. A ten gościu tam coś ciągle...
kurde, ranok, zimno, słuchajcie, zimno. Idą jakieś mrozy w ogóle. Ja tu już myślałem, że... O, przeskoczył. Jedzie po baboka chyba. Dobrze kombinuje? Albo i nie. Nie. O. Niestety zginął. No sytuacja jest... Isior 3 powinien tu kurka pozamiatać po prostu. Co ten kolega sympatyczny robi tam? Solomon 04. Tam zaparkował. Rząd by tu bardzo pomógł. Jeżeli ma dużo HP, to już w ogóle pojechałby tutaj za tą górkę. Później wyskoczył tam na baboki. 12 T by go nie przebił pewnie. Jedynie MX-1375. Ale też by mógł go nie przebić. Jaka... Jestem ciekawy, czy on siedzi za tym. No, panowie sympatyczni, przynajmniej jeden z nich musi zjechać na dół, no bo jak tak będą... O, kurde! Zobaczcie, ruszył! Z kopyta. Baboki mają go, teraz go zdetrakują. Nie przebito pancerza, no właśnie. Nie no, co ty robi? Ja bym nie ryzykował takiego wyjechania. No teraz baboki dużo mogą. Wola Boga, co to był za to? Chyba gościu ma jakiś ping niebywały. No jest, przebicie przednie kółeczko. Jest rozwalony! O kurde. No IS-3 tutaj naprawdę jak na topkę. O, jak na topkę. 40 TP został. Prawdopodobnie zostanie zmuszony, tak? Już widzę, że panowie będą kapować i go zmuszą do wyjechania z ciepłej miejscóweczki. No, myślałem, że to będzie krótka bitwa. Nie zerknąłem na długość. No, ale IS-3 upokorzony został. Kurde. Masakra. On jakby chciał, to by sam zdobył to, podejrzewam. No tu Polak jeszcze został, ten go teraz dyspotuje. O, jeszcze zdetrakowany, to już po nim. Jak dingał, zobaczcie. O, no, całkiem nieźle to wyszło. Zaraz zobaczmy zarobek, bo tego jesteście bardzo ciekawi. Wynik fajny, naprawdę. 1800 uszkodzeń, 1336 tutaj jest MK i zarobek minus 23 tysiące, bo kolega na premium nie ma. Nawet jakby grał, to i tak minus 11 tysięcy. Fakt, że tu trochę było strzelane z golda, 40 tysięcy na amunicję, ale nawet gdyby tego nie było, to zobaczcie, że 8800 naprawa plus 3000. Tutaj jakiś dodatek, to by było 37, minus niech będzie nawet 10, 27 tysięcy za dobrą bardzo bitwę wygraną. 27 tysięcy zarobku by było. No jeszcze minus amunicja jakaś, no niech by była 10 tysięcy tylko koszt amunicji, to by wtedy było ile? 17 tysięcy zarobku, a bez premium ile by było? 5 tysięcy, kurka wodna. Także nie popisali się, no tak niskie zarobki na tym czołgu, naprawdę. Chyba by ekonomia gry nie rozwaliła się, gdyby zrobili mu zarabianie plus 50%, naprawdę. Dobra, moi drodzy, to tyle. Napiszcie, pograjcie, zagrajcie jedną, dwie, trzy bitewki i napiszcie, jakie są wrażenia wasze w porównaniu do tego czołgu, który tam kiedyś był. Jak to jest teraz z tą przyczepnością i w ogóle kręceniem bączków tym pojazdem. Żegnam się z wami, do usłyszenia.